Dobra, mała zmiana. Trochę sobie tutaj pofarmiłem i udało mi się jednak zebrać cały ten zestaw. Zaraz pokażę, co on daje. Wyposażenie niekompletne. Czego mi... Aha, korpus. Proszę. Pełny zestaw wyposażenia NanoWard. Zmniejsza koszty wytrzymałości, zablokowanie i wywołuje nanoeksplozję z blokami w odpowiednim momencie. Jeszcze tym się nie bawiłem, ale możemy nawet teraz spróbować. Ok, biegniemy Hello. wykonać quest na tą Mandy. Hop. Jak widzicie, ona jest tam. Żeby się do niej dostać, musimy trochę tutaj pochodzić. Teraz uwaga, bo będziemy tutaj walczyć z poczwarką, która kryje się za rogiem. Proszę. Co jest fajnego w tej zbroi? Impet. Sporo nam zabiera wytrzymałości, ale impet ma bardzo wysoki. Ok, teraz musimy sobie tam wskoczyć. Tu. O, jeszcze mi dziecko płacze. Kurde. Double KO. Nie ma znaczenia. Bardzo mało tego złomu miałem. Have a nice day, Warren. Okej, już jestem. Chodź tu. Dobra, ten dron, jak już jest po nim. Proszę. Poczwarka załatwiona. Tędy będziemy szli do niej, do tej Mandy. Ale jeszcze zanim to nastąpi, pójdziemy sobie w tą stronę. Chociaż nie, my tu i tak wrócimy. Ale zresztą pokażę, którędy możemy zejść, żeby zebrać jeszcze jeden przedmiot. I powrót.
To już będzie w sumie ostatni quest, jaki tutaj możemy wykonać. Ostatnie rzeczy do zebrania. To jest ona. Dostajemy od niej jakiś tam dziecięcy naszyjnik i możemy spokojnie wrócić do stacji. Czy coś tu na tych rurach było? Nic. Idę tędy do stacji z jednego względu. Musimy spuścić sobie stację na pierwsze piętro. A tędy właśnie się tam szybciutko dostaniemy. Niestety, ale będzie trzeba jeszcze z jednym nanonitem walczyć. Zbroję zmienię. Gdybyście nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, to zaraz zobaczycie. Tutaj, jak pamiętacie, szedł do nas trupek. Tutaj mamy tych dwóch kolesi, z których właśnie wziąłem tą broń za pierwszym razem. A tutaj proszę, mamy i poczwarkę, i tego nanonita. Co radzę? Najpierw poczwarka, potem on. Ja sobie spróbuję go załatwić tą bronią. Najpierw spuścimy windę. Tak w razie czego. Jakby ten gnojek miał mnie zamiar zabić. Ta zbroja nie ma takiego impetu jak ta druga. Ale prawie go załatwiłem jednym kombosem. Wkurzające jest to właśnie, że nie zawsze tym miksem jestem w stanie go złapać. Dobra, mamy sobie tutaj stację, a tam już możemy sobie spokojnie iść do bossa. Co tu się zmieniło? Patrzcie.
Wszędzie są te stwory. This is not a scheduled break time. Ok, ja sobie zobaczę, czy jeszcze mogę tamtą zbroję zwiększyć. Ponieważ została mi gdzieś tutaj ręka. No niestety nie mogę. A jakiej zbroi będziemy używać? Teraz mamy obronę 127. 127. Zobaczę, ile jest na tej. Co prawda raczej bloków nie będę używać, ale nie, 112. To 16. No cóż, to pada chyba na tą zbroję. Zobaczę tylko jedną rzecz. Tutaj jest szybkość ataku plus 5%, a tutaj impet plus 10. Impet nam się raczej na tą walkę nie przyda. Głowa obrażenia. O, zużycie energii. Nie, niestety, ta zbroja będzie lepsza na tą walkę. A nogi. A minus 5 do uników. Tu w sumie jest to samo. Dobra, walczymy tą. Tak ją chyba najbardziej lubię z tych wszystkich. Implanty. Muszę mieć te dwa. Implanty wytrzymałości. Nie potrzebuję tego implantu. To akurat zaoszczędzę sporo. Zamiast tego wrzucimy sobie, najlepiej by było właśnie 4 te do leczenia, jeżeli nam starczy, ale myślę, że starczy. Ok, mamy 4. Czy jest jeszcze możliwość, żebyśmy tu sobie zwiększyli ilość życia? Brakuje nam. Mamy już full. Kurde, mam trochę za niski poziom. To ma 7. To 4. Dobra, tak w sumie możemy też wejść. Ok, ja sobie jeszcze zwiększę tutaj level. Niestety nie starczy mi akurat na kolejny. Ale jeszcze zobaczę, czy chociaż jednego implantu nie będę mógł zamienić na ten. Mogę. Ok, może nawet ten. Nie. Jednego punktu zabraknie.
Please remember, safety at work. Dobra, ja sobie wbiję ten jeden level i zaraz się widzimy. Okej, wiecie co? Po załatwieniu tamtych dwóch nanitów miałem możliwość w ogóle powrotu tutaj. Jestem teraz w centrali produkcyjnej B. Nie spotkałem żadnych nanitów po drodze, ale wiecie co? Powypadały mi właśnie na nordzenie z każdego. Już mam 4. A więc będziemy mogli sobie upgrade'ować jakąś zbroję, którą chcemy. Myślę teraz, która by była najlepsza. Ta niestety nie. Ja sobie zbroję po czwarki skompletuję na plus 5. Wrzucę teraz to, co mi się najbardziej opłaca, czyli chyba nogi albo ręce. 4, tutaj 3. W każdym razie one wymagają tylko po jednym. Nie mam też za dużo tutaj złomu, żeby akurat upgrade'ować wszystko, ale to na pewno też zdobędę. Dobra, idziemy po nanordzenie. Jeden będzie tutaj. Najpierw załatwimy tego tutaj gnojka. Dron mu dał obronę, dlatego walka tyle trwała. Teraz załatwimy tego. I nanordzeń jest tu, pierwszy. Ale trzeba znowu tego załatwić. One są już teraz na 4 uderzenia. Tutaj będzie. To jest 75. Teraz lecimy na 70. Ja niestety mam 78 level, więc to są moje dwa ostatnie, które będę mógł zdobyć. Ponieważ 80 jest w kolejnym, no jak to się nazywa, w sektorze kierowniczym. Co za głupek. A, nie spadnij tylko, wariacie. Też są goście na szczał. Jak i oni. I to jest 70. Jeszcze zostały dwie. 85 jest w Research Lab. A jeśli chodzi właśnie o 80, to musielibyśmy zejść tam, gdzie wykonywałem trofeum test Turinga. Czyli do takiej serwerowni. Tam, gdzie będzie sali. Dobra. Zobaczę tylko, ile mam tych nanordzeni. Powinno być 6. Komponenty 5. A, bo jedną rękę zrobiłem. Ok. This is not a scheduled break time. O, zobaczę, ile jeszcze bym potrzebował. Zawsze można trochę pofarmić na tych właśnie
na nitach. Raz, dwa, trzy, pięć, akurat. Ha. Dobra, zabieramy się do pracy. Pełna zbroja będzie, tylko będę musiał trochę pofarmić. Okej, powrót. To jest bardzo prosta droga akurat. Pokażę wam też przy okazji, gdzie jest ta 80-ka. Do 85-ki niestety nie chcę się wracać. Ona jest akurat w tych laboratoriach. Będzie trzeba zjechać windą na dół. Czyli jest tak mniej więcej w połowie drogi między stacją a skrótem. Attention. Officer entering operations. Wybrałem ten skrót z tego tą drogę z tego względu, że tutaj nie ma praktycznie walki. Zawalczymy sobie z dwoma postaciami. Ale w pojedynkę wszystko. Ha! Dobra, zmienię tą broń. Jakiś złom chociaż wypada. Z trzema postaciami. Zapomniałem o nim. A sobie najpierw tego rozwalę. Dobra, nie ma co się bawić. Z niego nic nie wypadło? Nie. Idziemy dalej. Teraz będziemy walczyć z robocikiem. Okej. Trochę złomu też wypadło. Zawalczymy sobie najpierw z tym.
Dobra, laboratorium jest tutaj niedaleko. Z drugiej strony za mną. Proszę, i tutaj jest właśnie ta 80. A, 85. No to jeszcze gorzej. W każdym razie mi i tak brakuje bardzo dużo. Za mały impet jest. Przez to ich nie wytrącam z równowagi. Szybka jest to zbroja, ale niestety impet ma kiepski. Tu będziemy mieli po drodze te nanostwory. Skoro mi z dwóch, znaczy załatwiłem tam te trzy i z dwóch mi wypadły nanorodzenie, więc warto się nimi zainteresować. Dobra, ja biegnę do stacji medycznej i tutaj będziemy się żegnać. Następny film, jaki nagram, będzie już walka z bossem. A do tego czasu jeszcze sobie właśnie upgrade na wszystkie części, trochę tutaj po farmie. To jest 80. No, i w sumie tyle. Spróbuję przebiec tak, żeby nic mi się nie stało. One za nami już tu nie pobiegną, one bardzo szybko wracają. Aha, jeszcze temu wykonamy tego questa. Mad nie żyje. I tyle. Dostaliśmy witalność plus implant. Okej, ja już mam, chyba bardziej nie będę upgrade'ować tej postaci, więc sobie poniszczę akurat te implanty, których nie potrzebuję. Robię to tylko po to, żeby akurat zrobić sobie pełen set na maksa, na level 5. Spokojnie dacie radę nawet z setem na plus 4. Ten boss naprawdę nie jest wymagający. Do nogi trochę mi brakło. No to jeszcze poniszczymy trochę implantów. Albo zresztą mamy to. Ok, wystarczy. Ten set. Set 132 obrony.
Dobra, tutaj się żegnamy, spotykamy się w kolejnym odcinku. Będziemy już walczyć z bossem. Tam będziemy mieć jednego nanita do zabicia, ale ja go ominę. Nic tam w rzeczywistości nie ma ciekawego, ponieważ tam jest do zebrania broń. Broń, którą już mamy. Nie pamiętam, czy to jest ta. Czy to jest... Gdzie ona tu się zapudziała? Czy to jest chyba właśnie ten centurion? No nieważne. W każdym razie nie jest to warte zachodu. Ok, lepiej jest mieć 12 możliwości leczenia niż akurat jakąś tam broń. Tu się żegnamy. Na razie.